Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. W Mieroszowie doszło do zatrucia alkoholem metylowym. 56-letni mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki i jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, zagraża jego życiu. Nie ustalono do tej pory pochodzenia trującego alkoholu. Mieszkaniec Mieroszowa najprawdopodobniej spożywał alkohol przez 2 dni. Jego rodzina, zaniepokojona pogarszającym się stanem zdrowia mężczyzny, wezwała karetkę pogotowia. 56-latek niezwłocznie został przewieziony do szpitala imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu, gdzie badania wykazały zatrucie alkoholem metylowym. Mężczyzna znajduje się w dość ciężkim stanie. Jak się okazało, we krwi miał ponad 4,5 promila alkoholu. Alkohol metylowy uszkadza komórki ciała oraz działa szkodliwie na nerwy, szczególnie na nerw wzrokowy. Toksyczność dotyczy również nerek, wątroby i serca. Oprócz tego kwas mrówkowy powoduje powstanie kwasicy metabolicznej. Są objawy bardzo charakterystyczne dla zatrucia alkoholem metylowym. Przeważnie jest to ciężki oddech, są to zawroty głowy, bóle brzucha i dochodzi nawet do całkowitej ślepoty. Do zgonu osoby zatrutej może dojść już po kilku godzinach od wypicia większej ilości metanolu. Nawet jeżeli przeżyje się jego skutki, często nie da się uniknąć powikłań takich jak całkowita ślepota, ostra niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby czy mięśnia sercowego. Policja apeluje zatem o niespożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, bez akcyzy i wymaganych banderoli. Około 180 czworonogów znajduje się w wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Do placówki trafia coraz więcej psów w podeszłym wieku, porzuconych przez swoich właścicieli na pastwę losu. Nie mają rodowodów i osiągnięć na wystawach i konkursach. Adoptowane potrafią okazać jednak wdzięczność i wierność swoim właścicielom. Choć w schronisku znajduje się miejsce dla około 130 zwierzaków, wałbrzyska placówka zajmuje się obecnie ponad 50 czworonogami więcej. Psy znajdowane są na ulicach, klatkach schodowych, a często również przywiązywane do drzewa w lesie, gdzie zziębnięte i przemoczone czekają na ratunek. Apele obrońców zwierząt nie pomagają. Nic dziwnego, tylko ktoś pozbawiony moralności może zdecydować się na takie okrucieństwo. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny. Interweniujmy w wypadkach znęcania się i porzucania czworonogów. Zwróćmy uwagę na błąkające się bezpańskie psy. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na nowego pupila, może warto zastanowić się nad adopcją zwierzęcia ze schroniska. Na stronie wałbrzyskiej placówki umieszczone są zdjęcia czworonożnych podopiecznych, którzy czekają na nowy dom. W schroniskowych klatkach i budach nie jest im co prawda zimno. Nic jednak nie daje takiego ciepła jak czułość odpowiedzialnego właściciela. Specjalnymi programami artystycznymi nagrodziły swoich dziadków i babcie dzieci z przedszkola miejskiego w Szawnie-Zdroju. Przez 2 dni w placówce odbywały się występy przygotowane przez wszystkie grupy małych mirusińskich. Nie mogło zabraknąć oczywiście prezentów dla dziadków i babć, własnoręcznie przygotowanych przez podopiecznych przedszkola. Tego dnia dla odróżnienia najważniejsze nie były dzieci, a licznie przybyli goście. Babcie i dziadkowie w dniu ich święta z niecierpliwością czekali na występy swoich pociech. Program przygotowany przez wszystkie grupy przedszkolaków był tak bogaty, że placówka musiała podzielić obchody na 2 dni. Wychodzimy, wasze broki. Tego święta mamy buzie uśmiechnięte, więc uśmiechy ci dajemy. Babcie, dziadka całujemy i my przy tak wielkim święcie łączy zawsze uśmiechnięcie. Dzieci odśpiewały piosenki dedykowane dziadkom i babciom oraz wyrecytowały okazjonalne wierszyki. Grupa 6-latków przygotowała również jasełka, na których pojawili się królowie, aniołowie i pasterze. Nie dało się nie zauważyć wzruszenia, które malowało się na twarzach zebranych gości. W dniu dziadka i babci przedszkolaki oprócz życzeń przygotowały również specjalne prezenty. Były to własnoręcznie wykonane laurki w kształcie kolorowych serc, które po występach artystycznych maluchy rozdały dziadkom i babciom.
wobrzyskich przedszkolach również odbywały się spotkania z babciami i dziadkami, a przedszkolaki w swoich grupach po kilkutygodniowych przygotowaniach wystąpiły przed publicznością. Dla wielu z nich był to pierwszy publiczny występ w życiu. Zajrzeliśmy do przedszkola Siódemka w Wałbrzychu, gdzie swój program przedstawiały młodsze dzieci w formie tańców, piosenek oraz wierszy. Każda babcia oraz dziadek na koniec przedstawienia otrzymał serce oraz kwiatka, które wykonały dzieci podczas zajęć w przedszkolu. A na koniec życzenia. Babcio, dziadku, mam na ciebie serce, a tym sercu jest kwiat, a tym sercu jeszcze jest lufa. Zyskiwać! Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.